Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadok. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który wyjątkowo zaczynamy od eurodolara, bowiem widzimy, że notowania głównej pary walutowej testują w tym momencie strefę oporu zlokalizowaną w okolicy 1,10. Wszystko po wczorajszych niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w marcu. Wyniosło ona 5%, rynek spodziewał się 5,2%, przed miesiącem było to 6%. W ujęciu miesięcznym ceny zwiększyły się o 1,1%, mediana prognoz rynkowych zakładała 0,2%, a w lutym było to aż 0,4%. Widać zatem, że ten główny wskaźnik inflacji spada i to zmniejsza oczekiwania wobec dalszej ścieżki stóp procentowych. Jeśli chodzi o majową decyzję, no to tutaj zdania pozostają podzielone, aczkolwiek jest na rynku przewaga tych, którzy spodziewają się, że będzie to ostatnia w cyklu podwyżka stóp. Patrząc na głosy płynące z Fedu, no to są one podzielone. Jedni widzą oni jeszcze przestrzeń do wzrostu kosztów pieniądza, inni uważają, że kolejne podwyżki stóp procentowych mogą być zbędne. Patrząc na wczorajsze minutki z ostatniego posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, widać jasno, że stopniało oczekiwania wobec dalszych podwyżek stóp ze względu na kondycję sektora bankowego. I to w tym momencie przecenia notowania amerykańskiej waluty i widzimy, że w zdecydowanej przewadze znajduje się euro. Jeśli chodzi o wpływ danych o inflacji na sytuację na Wall Street, no to był on mieszany. W pierwszym momencie po publikacji główne indeksy zaczęły zyskiwać, aczkolwiek sesja zakończyła się na minusie. Nawet prawie 1% stracił technologiczny Nasdaq. Wszystko przez inflację bazową, która zgodnie z prognozami wzrosła do 5,6%, przed miesiącem to było 5,5%, a zatem ceny usług cały czas pozostają problemem. No i tutaj to jest czynnikiem ryzyka, czy tak jak rynek uważa, Fed może w drugiej połowie roku przejść do obniżek stóp procentowych, jeśli inflacja bazowa będzie znajdowała się na podwyższonym poziomie. Wydaje się to mało prawdopodobne. Z tego powodu widzimy, że nastroje na rynku akcyjnym są mieszane. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, no to DAX cały czas pozostaje w okolicy 15 800 punktów. No i w tym momencie rynek już może spokojnie czekać na startujący jutro sezon wyników spółek za pierwszy kwartał. JP Morgan Chase, Citigroup czy Wells Fargo, tych właśnie wyniki instytucji finansowych poznamy jutro, no i będą one obrazowały, w jakiej faktycznie kondycji jest sektor finansowy, jak radziła sobie amerykańska gospodarka w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy to środowisko zapewne no, nie było sprzyjające. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, no to zwróćmy jeszcze uwagę na cotygodniowe dane dotyczące ilości nowych bezrobotnych. Tutaj odczyty znalazły się ostatnio powyżej 200 tysięcy, co jest takim pierwszym świadectwem pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Jeśli chodzi o dane o inflacji, to dzisiaj poznamy wskaźnik PPI, czyli cen dóbr producentów. Wczorajsze niższe od oczekiwań dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych wsparły notowania złota i widzimy, że to testuje ostatnie szczyty w okolicy 2030 dolarów za jedną uncję. Także na północ ruszyły notowania ropy, które pokonały ubiegłotygodniowe ekstrema, a w tym momencie baryłka WTI na poziomie 83 dolarów. Jeśli chodzi o sytuację w gronie G10, no to dolar jest pod presją, ale Australijczyk zyskuje po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy. Te dwukrotnie przebiło oczekiwania, a zatrudnienie w marcu wyniosło 53 tysiące. Również poniżej prognoz ukazała się stopa bezrobocia, która wyniosła 3,5%. Na rynku walutowym uwagę w ostatnich godzinach przykuwa jednak złoty. Widzimy, że notowanie euro PLN znalazło się na nowych minimach 4,65 i to jest w głównej mierze zasługą przecen amerykańskiej waluty. Mamy w tym momencie do czynienia z odwróceniem sentymentu od dolara. Kapitał płynie do bezpiecznych, do walut należących do koszyka
rynków wschodzących, bardziej ryzykownych, rozwijających się, i w tym momencie widzimy, że dolar kosztuje już prawie 4 zł 20 groszy. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.